Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy! A zaczynamy od obrad Sejmu i normalnie to byłoby bardzo ryzykowne, bo wiele osób by stwierdziło, o jak obrady Sejmu, wyłączyliby film i poszliby sobie hen gdzieś, ale nie. Nie przy tym Sejmie, bo ten Sejm, to jest nowy Netflix, moi drodzy, to ile tam się dzieje, to ile tam jest przygód, ile wprowadzanych nowych bohaterów, to jest fascynujące. Zobaczcie, co wydarzyło się w tym tygodniu. Kanał Sejmu ma w tym momencie ponad 130 000 subskrybentów, jeśli dobrze liczę, a na pewno gdzieś koło tego. I już może spokojnie ubiegać się o srebrny przycisk za 100 000 subów. Czujecie to? A to dlatego, że tam jest wszystko, no wszystko, czego można szukać na YouTubie. Są patostreamerzy, mówię tutaj o Mejzie czy o Braunie. Są wątki komediowe, mówię tutaj o wystąpieniach na przykład Czarnka. Każdy znajdzie coś dla siebie i cały czas są nowe przygody i nowi bohaterowie. No i przeurocze jest to, jak politycy PiSu nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości w Sejmie, gdzie są jakieś reguły, gdzie są zasady. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie, drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? No i między tym wszystkim, między tymi wszystkimi ludźmi biega Mateusz Morawiecki, który szuka większości sejmowej, aby stworzyć rząd. No i szuka dalej, szuka cierpliwie. Najpierw oświadczył, że on to zawsze był za kompromisem aborcyjnym i zapowiedział zwrot w sprawie in vitro. Kwestią czasu jest to, kiedy przyzna, że to on wymyślił skrót 8 gwiazdek, a w ogóle to nie jest czarnoskórym ateistą, tylko nie mówił o tym wcześniej. I Mateusz Morawiecki zaczął wysyłać zaproszenia do rozmów o budowaniu koalicji do Lewicy, do Konfederacji, do Trzeciej Drogi, ale nikt z nim nie chce rozmawiać. Oprócz Konfederacji, która najpierw krzyczała, że Morawiecki musi odejść, a teraz idą się z nim spotkać. Morawiecki jest jak dziewczyna, z którą nikt nie chce iść na studniówkę, a więc zaczyna wysyłać zdjęcia, nagie zdjęcia i zaproszenia do swoich kuzynów. I zaczyna się robić niezręcznie. A Konfederacja to jest jeden kuzyn, który odpisał. Oni też się pasują. Morawiecki nie jest już na etapie, czy chcesz coś z Ejwonu, tylko to już jest fotowoltaika. A, no i jeszcze, Szymon Hołownia miał spinę z pracownikiem TVP. Oni siebie nazywają dziennikarzami, ale są granice żartu. A tak wyglądała ta spina. Wpływy rosyjskie też były wśród właśnie służb specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były. Ja nie wiem o tym, czy one były, ale te wpływy... Czyli domaga się pan, żebyśmy zbadali teraz, czy w służbach zarządów wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności. Znaczy, ja się niczego nie domagam, panie marszałku, tylko ja pytam o to, czy też to nie... bo ja z ciekawością przyjmuję pański punkt widzenia. Tak, właśnie o to pytam. Czy to też nie powinno zostać zbadane, czy te wpływy wśród służb specjalnych nie były aktywne, tak samo jak służby specjalne, zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z Pegasusa. Wie pan, ja porozmawiam z siłami politycznymi, może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiSu w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć. I ktoś tu szuka nowej roboty. Słuchajcie, na naszych oczach tworzy się uniwersum sejmowe, jak w Marvelu. Pierwsze posiedzenie Sejmu to był jak pierwszy Iron Man, czyli wprowadza pierwszego bohatera, który teraz będzie ustawiał i wprowadzał kolejnych. I mało tego, to jest dopiero początek, bo za chwilę zaczną się komisje sejmowe, które będą rozliczały wały i przekręty i afery pisowskie, co oznacza, że to kolejne filmy marvelowskie będą się pojawiać i wyłaniać kolejne postacie, kolejnych bohaterów i antybohaterów. To będzie jak Netflix, HBO i Disney razem wzięte. Tylko za darmożkę i na YouTubie. Jeżeli w tym tygodniu trafiliście na dziwne pytania, dziecko zapytało was, dlaczego płaczecie wychodząc do pracy, sąsiad zapytał was, czy widzieliście może pytona na klatce schodowej. Po prostu jeżeli trafiliście na pytania, na które nie znacie odpowiedzi albo nie chcecie odpowiedzieć, to znalazł się człowiek, który tę odpowiedź już zna. Nazywa się Artur Baranowski i to jest człowiek, który nie tylko wziął udział w 1 z 10, nie tylko wygrał 1 z 10, on przeszedł tę grę, wbił platynę, wziął puchar i nawet się skubany nie spocił. To, co wydarzyło się, jest kosmiczne. Pan Artur w finale odpowiedział na pierwsze 3 pytania, a potem wziął kolejne na siebie. Wszystkie. Ten człowiek wziął na siebie wszystkie pytania, odpowiedział na wszystkie. Skończyły się Tadeuszowi Sznukowi pytania w 1 z 10. Zdobył rekordową liczbę 803 punktów. Mało tego, tuż przed finałem podszedł do jednego z uczestników i przeprosił go, że w pierwszej części wyznaczył go do odpowiedzi 2 razy. No przeuprzejmy człowiek. No i na tym też się ich interakcja skończyła. Mówię o tych 2 pozostałych w finale, no bo resztę odcinka oglądali z boku. Informacyjnie pan Artur nie jest robotem. Z tego, co sam powiedział o sobie, jest ekonomistą. Jego hobby to rozwiązywanie zagadek logicznych i jazda na rowerze. To wiemy od niego. To, co można wywnioskować, to to, że najprawdopodobniej nie ma zbyt wiele chętnych osób, żeby zagrać z nim w państwa miasta. No i jeżeli w rozmowie z nim zaczynacie zdanie od słuchaj, a wiesz, że to tak, to on już wie. Jeszcze zobaczcie, co powiedział po. Wziąłem udział, ponieważ chciałem sprawdzić swoją wiedzę i lubię ten teleturniej, od zawsze byłem jego fanem. A czy się przygotowywałem? Po prostu oglądałem odcinki. Także tak to. Chciał się sprawdzić, więc wstąpił. Pewnie jak wygra Mam Talent, to na koniec powie: nie wiedziałem, czy umiem śpiewać, jednocześnie wykonując figury akrobatyczne, więc no, z ciekawości chciałem zobaczyć. No i udało się. W ruinach którego starożytnego miasta znaleziono w 1901 roku stelę z tekstem kodeksu Hammurabiego? W Suzie. To miasto w Iranie. Proszę na siebie. I teraz uwaga, w piątek, czyli w momencie, kiedy publikuję ten film, odbył się wielki finał miesiąca. I pan Artur, który, no umówmy się, był faworytem, nie dojechał tam. 2 godziny przed Lublinem zepsuł mu się samochód. Dziwne. Tutaj mam taki drobny zgryz, bo nie wiem, jak pokoleniowo zaklasyfikować tego newsa, no bo kto nie zna Papierkarza Szczecińskiego? Polskie sushi zaklęte w konserwie jest znane każdemu, kto był kiedyś pod namiotem, próbował przeoszczędzić na studiach albo po prostu chciał wrócić sentymentalnie w czasy młodości. No więc powstała świeca o zapachu Papierkarza Szczecińskiego. Widocznie skończyły nam się kwiaty i inne takie różne pachnące. Autorką jest Aleksandra Hopke, która podkreśla, że było to wyzwanie, ale nie chciała iść na skróty. Aczkolwiek niepokojące jest to, że powiedziała: zapach ma kojarzyć się z czymś przyjemnym, jest więc aromat letnich pomidorów i przypraw, takich jak tymianek i bazylia, których w paprykarzu przecież nie brakowało. Trochę to brzmi, jakby chciała ominąć nutkę ryby i ryżu na rzecz świeżych pomidorów, tymianku i bazylii. I jeżeli tak jest, to nie mamy do czynienia z zapachem studenckiego śniadania, a bardziej popołudnia w Prowansji. Ale najpierw sprawdzę, spróbuję, jeżeli da się zamówić, zamówię, powącham, odpalę, potem powącham i zdam wam relację. I przy okazji chciałbym podrzucić inne pomysły, na przykład pani Aleksandrze albo komuś innemu, kto zajmuje się wyrabianiem takich świec, na inne regionalne zapachy. Na przykład świeca o zapachu fermentujących pod osłoną nocy drożdży w lasach Czarnej Białostockiej. Samogon duszą Podlasia. Albo zapach Krakowa. Z całą miłością, którą mam do tego przepięknego miasta, ale tu w sumie nie trzeba zapachu. Wystarczy dać 8 knotów, żeby tak porządnie kopciły. Albo zapach Wadowic. Trzeba by stworzyć taki, którego nikt nie pamięta i sobie nie przypomina, żeby brał udział w paleniu takiej świecy. A jakby ktoś sobie przypomniał, to się przeniesie świecę do innego pomieszczenia. Morze Liguryjskie jest częścią którego większego akwenu? Morza Śródziemnego. Proszę na siebie. A teraz pora na toasty za ludzi, którzy robią rzeczy fantastyczne, niewiarygodne, takie, którymi trzeba się dzielić dalej, bo to jest coś pięknego. I w tym tygodniu toast za was, za widzów Newsów bez wirusa, którzy dorzucili się do zrzutki organizowanej przez studentów Politechniki Krakowskiej, która nazywała się Mikołajki Studenci Dzieciom. A po kolei. W zeszłym roku w ramach zrzutki online udało im się zebrać rekordowe 14 000 złotych na pomoc dzieciakom z domów dziecka i ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym. No i w tym roku zbiórka zwolniła przy 5 000 i poprosiłem was o to, aby może w tym roku, czemu nie, pobić rekord 14 000. No i zrobiliście to. Ustanawiając nowy, absolutny rekord tej akcji na poziomie prawie 80 000 złotych. Tyle jest w tym momencie. Nie wiem, jak to się skończy. To jest jakieś szaleństwo. Ja wiedziałem, że potraficie zaskakiwać, ale szczerze nie wiedziałem, że aż tak. Patrząc na komentarze, 95% mniej więcej, minimum jest od was, od widzów Newsów bez wirusa. Koordynatorzy tej akcji odświeżali telefony i nie wierzyli w to, co się dzieje. Rozmawiałem z nimi i ustaliliśmy, że w związku z tym, że no, osiągnęliście tak gigantyczny sukces razem z nimi, to akcja nie będzie rozwinięta tylko na Mikołajkę, ale także na Boże Narodzenie, tak żeby dzieciaki dostały też prezenty pod choinkę. Wielkie brawa dla tych, którzy się dorzucili, dla tych, którzy ustanowili ten nowy rekord, dla organizatorów zrzutki. Dzieciaki będą bardzo szczęśliwe dzięki wam. Jak nazywa się technika skoku wzwyż, w której zawodnik jest zwrócony plecami do poprzeczki? Flop. Na siebie proszę. Jak wiecie, newsy bez wirusa to nie tylko radosne i fajne wieści, ale są też niepokojące. Bo uważam, że trzeba informować o wszystkim, tak? Na przykład niepokojące wieści mam z frontu walki, przedwiecznej walki hydrologów z geologami. Dla nowych widzów nie wszyscy o tym wiedzą, ale między hydrologami i geologami od wieków toczy się walka. Niestety czasami dość brutalna, a czasami konflikt na chwilę przysypia. No nie tym razem. Ponieważ ultrasi obydwu żywiołów patrzą z niepokojem na kalendarz, w którym grubą krechą zaznaczony jest 5 grudnia, a wtedy planowany jest Światowy Dzień Gleby. Bóg jeden wie, ile prowokacji z tej okazji przygotowali geolodzy, ale znając ich wybuchowy charakter i porywczość hydrologów, rozsądnie będzie tego dnia zostać w domu. A jeśli już ktoś naprawdę musi wyjść, no bo jego córka, nazwijmy ją Jadzia, wróciła ze szkoły w czyimś swetrze, a żona rzuca swoją firmę, bo woli lepić pierogi, no i trzeba interweniować, ale wolicie wyjść na piwo, no to zachowajcie jednak czujność. Hydrolodzy będą chodzić rozdrażnieni, a geolodzy niechybnie będą szukać zaczepki, będą prowokować. I kiedy was zaczepią i zapytają, a komu ty kibicujesz, odpowiadajcie zawsze, że siatkarzom. Wszyscy lubią siatkarzy. A teraz pora na odrobinę prywaty i mam dzisiaj do was kilka spraw. Pierwsza sprawa bardzo ważna to sprostowanie. W zeszłym odcinku pojawiła się bekająca ryba, która okazało się, że nie jest rybą, a jest płazem. Nazywa się axolotl i bardzo często o tym wspominaliście w komentarzach. Także sprostowanie, nie jest to ryba, jest to płaz. Natomiast nie ustaję w poszukiwaniu dźwięku bekającej ryby. Słowo się rzekło, mam nadzieję, że kiedyś taką znajdę. Po drugie, informacja dla patronów, którzy wspierają mnie na Patronite, dla tych, którzy chcą dołączyć, rozważają taką opcję, to zróbmy sobie spotkanie patronite'owe na przykład w Mikołajki 6 grudnia. O ile są 6 grudnia Mikołajki? Wydaje mi się, że tak. No to 6 albo Barburka jest wtedy. 6 grudnia jest spotkanie online'owe z patronami. A trzecia sprawa, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić fotkę, zbić piątkę i zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. I uwaga, w styczniu już skoczyły 2 Poznanie, bo tam Poznań bardzo mocno krzyczał, że o, kiedy będzie Poznań? Będzie. W styczniu już 2 zaplanowane, kolejne miasta już też się klarują. No i ostatnia rzecz to oczywiście książka na półeczkę. Pam, 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 pam. Żeby nie było, że coś tutaj ściemniam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Zaraz osiągniemy sufit. W tym tygodniu Jans. Wydanie zbiorcze. Tom 1. A, czekaj, tutaj tak, chyba lepiej będzie. Wydanie zbiorcze, tom 1. No i powiem wam tak, że to jest wspaniała rzecz dla ludzi, którzy pamiętają Jansa, no bo to jest bardziej pod kątem sentymentu. Nowi czytelnicy niekoniecznie muszą się odnaleźć w tym świecie. Ale jeżeli pamiętacie te czasy, no to tak, to wam podejdzie. Newsy ze świata nauki nadesłane przez Bartosza Zalewskiego i przez niego napisane, żeby później nie było, że od Bartka są. Skandal. Na skutek niedopatrzeń w zarządzaniu odpadami stacje badawcze w Antarktyce zanieczyściły ocean oleistym brudem, ciężkimi metalami i rakotwórczymi substancjami. Tak to jest, jak pozwolisz Piotrkowi Szumowskiemu skorzystać z prysznica. W Portugalii znaleziono najstarsze zmumifikowane truchła pszczół, liczące 3000 lat gniazdo. Zostało zaskoczone przez powódź. Odkrycie pomoże w ustaleniu zmian, jakie zaszły w genomie tych zwierząt, ale też ma swój bardzo duży minus – nawiedzony miód. Do tej pory naukowy konsensus uznawał, że koralowce potrafią rozmnażać się tylko nocą. Nowe badanie wykazało, że pewne gatunki potrafią robić stare dobre cimcirimcim także za dnia. Zmienną, która doprowadziła do tego odkrycia, było przeprowadzenie badań w ciągu dnia. Grzyby jako ochrona przed pożarem? Takie zastosowanie budowlane proponują australijscy badacze. Cienka warstwa grzybni miałaby wypalać się błyskawicznie w trakcie pożaru, chroniąc otulające je elementy od zajęcia się ogniem i jednocześnie eliminować szkodliwe wyziewy generowane przez wykorzystywane obecnie materiały. Najciekawsze jest źródło inspiracji tego rozwiązania. Naukowcy wpadli na pomysł, obserwując Piotrka Szumowskiego, jak włożył stopy w ognisko. A więcej Bartosza Zalewskiego znajdziecie u Bartosza Zalewskiego, najlepiej na YouTubie i na Instagramie. Ile szczytów górskich ma wysokość większą niż 8000 metrów nad poziom morza? Jest ich 14. Proszę na siebie. Jeszcze zapomniałem dorzucić do prywaty, że reaktywowałem sklep Newsów bez wirusa. Znajdziecie w nim kubki, t-shirty, bluzy z wykłoką, te najbardziej klasyczne, hola hola w wersji minimalistycznej i w wersji bardziej szalonej. I tu podpisuję się swoim nazwiskiem, jeżeli chodzi o jakość tych materiałów. Jeżeli macie ochotę rzucić okiem na sklep, no to link do niego wrzucam w opisie do filmu. Co tam na świecie? Są smaczki. Prezydentem Argentyny został Javier Milei, określony jako klon Donalda Trumpa. To ekonomista o bardzo konserwatywnych poglądach. nazywa papieża Franciszka imbecylem, występuje przeciwko edukacji seksualnej w szkołach, nazywając ją marksistowskim spiskiem mającym na celu zniszczenie rodziny. Chce ułatwić handel ludzkimi organami i dostęp do broni. Te dwa ostatnie postulaty zresztą zabawnie się ze sobą łączą. Nie wierzy w zmiany klimatu i chce zlikwidować Ministerstwo Środowiska. A do tego jego doradcą jest jego zdechły pies, z którym komunikuje się za pomocą medium. I to nie jest żart. Tyle, że prawdopodobnie w większości postulatów nie uda mu się zrealizować, bo nie ma wystarczającego poparcia w parlamencie. Ale te gospodarcze pewnie raczej tak, dlatego że w tej chwili inflacja w Argentynie jest na poziomie 140%. I ma 4 psy, które są, uwaga, klonami tego psa, który zdechł, a z którym on się komunikuje za pomocą medium, bo jest jego doradcą. I to też nie jest żart. To nie jest człowiek, z którego się żartuje. W przeciwieństwie do Borisa Kollara. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo. Według powiedzenia, do kiedy rana się zagoi? Do wesela. Proszę na siebie. A co to za jeden i co tam u niego takiego nowego, ciekawego? Już spieszę z informacją, na początek informacją, iż jest to człowiek, który odpowiada za segment Patrzcie jak w Ordo Iuris, w którym przedstawiam instytucje i osoby, które są podobnie jak tamta prorosyjska organizacja, zdemoralizowana, pełna hipokrytów albo erotomanów. A w tym tygodniu pokrywa się we wszystkich aspektach. Otóż Boris Kollar to jest lider słowackiego ugrupowania o nazwie Jesteśmy Rodziną. Ugrupowanie to stoi na straży tradycyjnych wartości i broni słowackich, rodzin przed gender i innymi zagrożeniami, które sobie wymyślą. No i Słowacy uwierzyli, że tylko Boris i jego ugrupowanie mogą uchronić słowackie rodziny przed zgniłym Zachodem. I Boris nie dość, że był współkoalicjantem rządzącym, to jeszcze do tego był przewodniczącym Rady Narodowej. A dlaczego był, a już nie jest? Dlatego, że podobnie jak w przypadku Ordo Iuris i innych konserwatywnych instytucji okazało się, że co innego krzyczeć, że konserwatywne wartości to jedyne, co uratuje nas przed zgniłym Zachodem, a co innego te wartości wprowadzać w życie, szczególnie swoje. Borisowi urodziło się 13 dziecko, prawdopodobnie z 12 partnerką. Prawdopodobnie, bo media już się pogubiły. Z żadną z nich nie wziął ślubu. Mało tego, jedno z nich pobił, a inna twierdzi, że nigdy jeszcze nie widział na oczy ich rocznego syna. Ten przykład konserwatywnych cnót ma w ogóle dużo więcej zarzutów. O powiązania z mafią, oskarżenie o prowadzenie nielegalnych interesów i wyprowadzanie pieniędzy przez spółki na Cyprze, o splagiatowanie pracy dyplomowej czy sexting z nieletnią. No ale pewnie pisał wtedy o tych konserwatywnych wartościach, o które walczy. A jeszcze jedno. Partnerka, inna partnerka, jedna z tych kilkunastu, tego konserwatywnego piewcy wartości, dostarczyła do prokuratury dowody na to, że zmusił ją do tego, aby dokonała aborcji i uwaga, dzień później przyjął papieża. No mówiłem, jak w Ordo Iuris. Z dobrych wiadomości, kiedy to wszystko wyszło na jaw i przyszły wybory, to Jesteśmy Rodziną zderzyło się ze Słowakami, którzy stwierdzili, że no to chyba nie jesteśmy rodziną. I dostali ledwie ciut ponad 2% głosów w wyborach. No i wypadli z obiegu. Kto wie, może wyznaczą trend, za którym pójdzie Ordo Iuris. Zachęcam, namawiam. Proszę na siebie. Ile koni było w gospodarstwie pana Jonesa w książce George'a Orwella Folwark zwierzęcy? Były 3 konie. Bokser, stary koń pociągowy, Clover, klacz i młoda klacz Molly. Jeżeli macie dość swojej pracy, bo macie szefa idiotę i gdyby zastąpić go gaśnicą, to nikt by nie zauważył różnicy. Albo może wasze dzieci odkryły instrumenty perkusyjne i stwierdziły, że teraz to będzie moja pasja. No i jeżeli po prostu marzycie o tym, żeby przez tydzień mieć święty spokój i ciszę, to jest wyjście, na które wpadł youtuber o nazwie Mr. Beast. W poszukiwaniu wyświetleń postanowił, że pobije rekord. Tu jest w błędzie, ale o tym za chwilę. Stwierdził, że spędzi zakopany w trumnie równo 7 dni. Miał źródło światła, jedzenie, kontakt z ekipą, która go pilnowała. Sikał do butelki, a co do dwójki to nie wchodziłem aż tak głęboko w ten temat, bo też bez przesady. Czy jest to wyzwanie? Każdy odpowie sobie inaczej. Ja pewnie przez pierwsze 2 dni bym odsypiał. Potem jest tyle filmów, seriali, gier, książek, komiksów. Ja podejrzewam, że po wszystkim bym jeszcze pewnie poprosił o przedłużenie. Zresztą, ja kiedyś jechałem kuszetką i to na górze. Dla młodszych widzów, kuszetka to wagon PKP, w którym jest 6 łóżek. Ja to teraz jak to czytam, to brzmi tak absurdalnie. Na których śpisz zamknięty z obcymi ludźmi. Przecież to musiał wymyślić jakiś socjopata. Potem z takiego pociągu już wysiadasz jako inny człowiek. No i Mr. Beast jest przekonany, że ustanowił nowy rekord świata w byciu zakopanym w trumnie. I każdy stały widz Newsów bez wirusa wie, że ten człowiek jest w błędzie. Bo w trakcie ustanawiania rekordu cały czas jest James Sakara, pastor z Zambii, który słowa Jezusa, aby iść w jego ślady, wziął bardzo dosłownie i dał się pochować żywcem prawie 2 lata temu. Co prawda, James Sakara zapowiadał, że zmartwychwstanie po 3 dniach, ale też kto z nas nigdy nie walnął się w obliczeniach? Niech pierwszy rzuci z niczem. Tak więc nie wiemy ciągle, jaki jest najdłuższy rekord zakopania żywcem. Będę trzymał rękę na pulsie. Oczywiście nie tego pastora, ale będę. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie wiedzą, że ludzie się zmieniają, że można zawrócić ze ścieżki mroku i pójść w stronę światła. Historia zna wiele takich przypadków, chociażby syn marnotrawny, który wrócił do ojca. O to tam chodziło, że on miał wrócić do ojca, wrócił do ojca. Syn Natalii Kukulskiej, który zrozumiał, że nie powinien rapować i przestał to robić. Grzegorz Krychowiak, który zrozumiał, że nie powinien już grać w reprezentacji. Są ludzie, którzy wracają na ścieżkę dobra. No i teraz do tego peletonu dobra dołącza agent Tomek. Kto to jest i co narozrabiał? Otóż agent Tomek, czyli Tomasz Kaczmarek, to były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który ma za sobą kilka spektakularnych akcji wręczania łapówek, m.in. politykom PO. Był też posłem, ale w tej roli specjalnie nie błyszczał. Błyszczy natomiast teraz. Ponieważ zgłosił się do prokuratury z zeznaniami, które obciążają Mariusza Kamińskiego, ciągle szefa MSWiA i jego zastępcę, Wąsika, który ma na imię Macieja Wąsika. I jak twierdzi, dostarczył materiały, które dowodzą, że obydwaj panowie za zgodą i zachęcani przez Jarosława Kaczyńskiego odpalali śledztwa, których zadaniem było tylko i wyłącznie pogrążyć polityków Platformy i PSL-u, po czym utajnione dokumenty przekazywali do zaprzyjaźnionych dziennikarzy, żeby ci jeszcze dowalili od strony medialnej. I nie tylko. Agent Tomek twierdzi także, że, cytat, fabrykowałem dowody przeciwko osobom, które chciano oczernić i udostępniałem dziennikarzom materiały z tajnych operacji, by moi mocodawcy mogli manipulować opinią publiczną. Chodzi o dziennikarzy Gazety Polskiej, Tygodnika Sieci czy pracowników TVP, bo jak już się umówiliśmy, nie będziemy przecież ich nazywać dziennikarzami. Dodam, że Mariusz Kamiński został już skazany za przekroczenie uprawnień, a mówiąc wprost za to, że wrabiał polityków, którzy nie mają nad biurkiem zdjęcia prezesa. Ale nie poszedł siedzieć, bo ułaskawił go Andrzej Duda, który też złamał prawo, bo ułaskawił go przed uprawomocnieniem wyroku, czego nie mógł robić. A sam agent Tomek ma w ogóle bardzo dużo spraw otwartych i zarzutów. I teraz uwaga, on twierdzi, że ta skrucha jest wynikiem tego, że on nie może patrzeć na to, jak organy państwa i politycy wykorzystują służby, aby niszczyć demokrację i swoją konkurencję. Dodam też, że ubiega się o status świadka koronnego. Tylko uwaga, to jest ważna rzecz. Ma wszystkie te inne sprawy, ale świadek korony odnosi się do tej jednej, w której się zgłaszasz jako świadek korony. Reszta będzie traktowana normalnie. To jest burdel. Jednym z ludzi podających się za dziennikarzy, którym tajne materiały miał przekazywać agent Tomek, miał być Cezary Gmyz. Zabawny człowiek, jak się mu przyjrzeć. Taki sąsiad, z którego fajnie się pośmiać raz w tygodniu, jak krzyczy na gołębie, ale nie chcecie go zaprosić na obiad. No i pan Gmyz zapowiedział, że jeśli agent Tomek nie odwoła swoich słów do godziny 20 w środę, to wywoła Armagedon. Więc jeżeli słyszeliście jakieś niepokojące dźwięki w środę o 20, to prawdopodobnie was pies pierdzi po kolacji, bo jedyny Armagedon, który może wywołać Cezary Gmyz, to pikantny kebab popity serwatką. Dobra wiadomość? Już się zaczęło. Pisowcy, agenci, pracownicy, politycy wyjmują już klasery i przeglądają, jakie mają kwity na siebie, bo kto pierwszy, ten lepszy. I ten może uratować swój tyłek. Zła, że żyjemy w kraju, w którym człowiek z tą aparycją był w stanie uwieść dwie posłanki. Ja rozumiem, że jeżeli jesteś Jamesem Bondem, no to nie pracujesz w CBA, ale no trzeba mieć jakieś standardy. Siwa to bóstwo której religii? Hinduizmu. Proszę na siebie. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie? Trzymam rękę na pulsie, już mówię, co się dzieje. Po pierwsze, kolaboranci z chińskiego uniwersytetu z Shenzhen opracowali system dotykowy, który za pomocą czujników wysyłających i odbierających wibracje oraz uczeniu maszynowemu sprawia, że robot może za pomocą dotyku rozpoznać materiał, z którym ma do czynienia z dokładnością na poziomie prawie 99%, przez co powstaną roboty czułe jak ludzie. Technicznie, no bo dopóki taki robot nie uroni łzy na scenie, podczas sceny, gdzie ginie John Wick, to jeszcze daleko do ludzi. Zapomniałem uprzedzić tych, którzy nie oglądali Johna Wicka, że będzie spoiler. Muzyka. Akord nonowy. To akord złożony z ilu dźwięków? Z 5. Proszę na siebie. No i w tym tygodniu, to jest wisieneczka. W tym tygodniu Sam Altman, prezes OpenAI, który stoi za czatem GPT, czyli za sztuczną inteligencją, został odwołany ze swojego stanowiska. Poszło o to, że nie dogadywał się z zarządem. Zarząd chciał dbać o bezpieczeństwo nowo rozwijającej się technologii, a sam Altman o zarabianie na nowo rozwijającej się technologii. Ten tydzień przyniósł też zmianę w życiu sama Altmana, bo po presji ze strony udziałowców sam Altman ponownie został zatrudniony jako prezes, a to skład zarządu będzie zmieniony. Interesująca heca, prawda? No serio, nie mogę przetrawić tego, że wybrali pieniądze i nacisk ze strony inwestorów ponad bezpieczeństwo. Dobra, najwyżej będziemy to wspominać w gruzach po kiosku ruchu. Ale jeżeli myślicie sobie, no dobra, no ale to sztuczna inteligencja, robotyzacja, no to raczej jest problem Amerykanów, może Chińczyków. O nie, nie, nie. Także Kościerzynian. Bo mam nadzieję, że tak odmienia się mieszkańców Kościerzyny. Tamtejszy szpital specjalistyczny otrzymał 1 800 000 złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na zakup nowoczesnych robotów rehabilitacyjnych. Swoją drogą uważam, że to jest przezabawne, że redaktorzy portalu Kościerzyna24 tak właśnie wyobrażają sobie roboty do rehabilitacji. No bo one jednak bardziej wyglądają tak. Mniej Star Trek, a bardziej na dobre i na złe. Nie zdziwię się też, jeżeli skończy się tak, że taki robot to raczej prywatnie, a na NFZ dostaniecie mikser z tłuczkiem przywiązany do odkurzacza. No ale zobaczymy. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk. Strasznie dzisiaj mi się ciężko mówi, nie wiem dlaczego. Które tylko czekają na to, żeby zatokować was swoją miłością. A w tym tygodniu patrzcie, jaki to jest uroczy dżentelmen rozrabiaka. Miki! Miki to jest pies w typie takiego sięgającego do kolana bardzo niskich osób. Pozostałym sięgnie tak do łydki. Jest to typ takiego szarmanckiego łobuza. Taki, co to uwiedzie, ale nie zostawi. Ma 10 miesięcy, więc w sam raz, bo już ma za sobą młodzieńczy bunt, gdzie chce się założyć zespół reggae albo grupę impro i że zniszczyć system i w ogóle, ale jednocześnie ma masę chęci do zabawy. I jest inteligentny. Nie tylko umie grać w UNO, on uczy grać w UNO. I proszę Państwa, proszę złożyć usta do dźwięku ponieważ Miki, mimo tak młodego wieku, potrafi do tego stopnia zapanować nad emocjami, że proszę, frankfurterka nie rusza go. A chciałby, ale nie rusza. Obroni też dom przed odkurzaczem, bo owszem, wiadomo, że odkurzacz przybywa w pokoju, ale jego zamiary nie są do końca znane. A jeszcze z zalet, no to pochrapuje, kiedy śpi. Dogaduje się z psami swojej wielkości. Na spacerze chodzi tak przy nodze, że ludzie zatrzymują się, mówiąc: nie do wiary, jak ten pies grzecznie chodzi przy nodze. Kiedyś tak się zrobił korek na pół wawra, bo ludzie się zatrzymywali, mówili, nie dowierzali po prostu. Masaż łapek w trakcie drzemki, owszem, nie powie nie. I to nie jest petarda miłości, to jest nalot dywanowy radości z tego, że jesteście. Czasem, kiedy za drzwiami usłyszę jakieś odgłosy, no to szczeknie, ale to dlatego, że mu zależy, tak? Broni miejsca, broni was. Dobra, słuchajcie, sprawa jest taka, że Miki tu długo nie pobędzie, więc zalecam niezwlekanie. Jeżeli poczuliście, że to na takiego zawadiackiego dżentelmena czekaliście, no to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer. Miki czeka w Warszawie. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za 200 zł ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach Tropidog i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w A jeżeli obudziliście się rano z pytaniem, ciekawe jak wygląda bijące serce larwy mrówki, no to już nie musicie się zastanawiać. Bo wygląda tak. Zostało uchwycone przez Megan Barkdool z Cornell University, która prowadzi badania nad tym, co decyduje o tym, czy mrówka będzie robotnicą, czy żołnierzem. Ja też nie chcę wyrywać się przed szereg, ale moim zdaniem to rynek pracy generalnie. Kwalifikacje, a na trzecim miejscu presja rodziców. Ale to jak już jesteśmy przy zwierzętach i ich decyzjach życiowych, no to w Gdyni dziki postanowiły przearanżować pas zieleni i rabatki. Siema. 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 Co tam ryjesz? O, siema, siema. Siema, byczku. Czy fotosynteza w roślinach może zachodzić bez udziału energii świetlnej? Nie może. Proszę na siebie. Kultura na wynos i dzisiaj kilka newsów. Po pierwsze, na Netflixie jest już dostępny Batman, ta kultowa animowana seria. Po drugie, wyszedł drugi klip promujący nowego pana Kleksa i jest to wyzwanie. Nie mówię o samym klipie, bo tam... To nie... W ogóle kto tam gra? Słuchajcie, przecież tam jest Torojek, tam jest Brodka. Tam jest wiele innych osób, ale nie zanotowałem ich. Ale jak zobaczycie, to na pewno ich rozpoznacie. O, jest BDS, jest Sokół, Rojka wymieniłem, Brodka też wymieniłem, a jest Mrozu. Są różni muzycy, ale tacy wiecie, topowi. I o ile klip klipem, o tyle film, no to to jest odważne wyzwanie. Rzucić się na pana Kleksa to jest dla wielu ludzi jak napisać jeszcze raz Biblię. Niektórych bohaterów się nie tyka. No to zobaczymy, no. Reżyser Maciej Kawulski ma na koncie 3 filmy, z czego 2 to Jak zostałem gangsterem i Jak pokochałem gangstera. Nie wróży to zbyt dobrze, ale jest jeszcze Tomasz Kot w roli pana Kleksa, więc jest szansa, że w razie wpadki tego pierwszego to on wyciągnie jakość. No i Andrzej Sapkowski, znany jako najsympatyczniejszy pisarz. Ja nawet nie, to nie przejdzie przez usta, to nie da się tego. Chodzi o to dla tych, którzy nie interesują się fantastyką, że Andrzej Sapkowski to nie jest człowiek, do którego chcesz pójść się przytulić, jak ci się życie nie układa. Zmierzam do tego, że podał datę, kiedy pojawi się nowa książka z uniwersum Wiedźmina i będzie to końcówka 2024 roku, czyli jak łatwo obliczyć, za rok. Który filozof nazywany jest ojcem dialektyki? Heraklit z Efezu. Muszę na siebie. No i w kinach dzieją się rzeczy niezwykłe, a w zasadzie to w kasach kin. No więc najnowszy film od Marvela, Marvels, idzie na rekord wszechczasów, jeśli chodzi o poniesione straty. Na razie idą w setki milionów dolarów. Do tego najnowszy film Disneya, Dziwny Świat, też idzie w milionowe straty, a do tego jest fatalnie oceniany przez widzów. A podium wpadek zamykają nowe Igrzyska Śmierci, które najprawdopodobniej nie przyniosą straty, ale wynik jest najgorszy z całego cyklu. A teraz segment, który nie ma nazwy, a w którym pokazuję wam odgłosy dziwne zwierząt. I teraz uwaga, zróbmy w tym tygodniu rywalizację, podnieśmy poprzeczkę. Osoba, która wygra, czyli wytypuje właściwie, co to za zwierzę wydaje ten dźwięk, poda numer telefonu osobie, która przegrała i ta osoba, która przegrała, będzie musiała na ten numer telefonu wysłać SMS-a o treści "Wiem, co zrobiliście". Okej? Dobra, to już kiedyś było, zadziałało. Kilka osób miało bardzo ciekawe konwersacje. A zatem, to jest ten odgłos. Dobra, teraz macie 10 sekund na to, żeby wytypować, co to jest za zwierzę. Okay. Dużo dam tego czasu. Koniec czasu. Rozwiązanie zagadki. A w Bydgoszczy, moi drodzy, działa ksiądz z powołania. Tak jak powinien. Wiecie, nie poucza, nie jest biznesmenem, nie wchodzi z butami w życie innych, nie organizuje nawet orgii. Szaleństwo, powiecie. No, tak to brzmi na pierwszy rzut oka. Co w takim razie robi, skoro ignoruje wszystkie polskie tradycje sakralne? Zapytacie. To jest dobre pytanie. Otóż kończy właśnie pierwszy w Polsce bar mleczny w kościele. I to będzie socjalny bar mleczny, czyli każdy zapłaci za posiłek tyle, ile może. Do tego chce, aby to miejsce stało się miejscem spotkań dla samotnych ludzi. I mało tego, wszystko dzieje się tam i powstaje dzięki zrzutkom społecznym. I teraz uwaga, zawiesił zrzutki na czas kampanii wyborczej, żeby żaden prawicowy polityk się nie podczepił, że o, działajmy, i też żeby nie wyglądało na to, że on wykorzystuje to, że akurat politycy są łasi na to, żeby dawać pieniądze. Świetny pomysł, gratulacje. Gatunek na wymarciu, pilnujcie go tam, bydgoszczanie. Dania i napoje, z której części rośliny otrzymywana jest gałka muszkatołowa? To jest z owoców rośliny. Z owoców, z nasiona, tak. Z jądra nasiennego. Na siebie, proszę. W świecie sportu również jest kilka ciekawostek. Angelina Wójcik, Karolina Bosiek i Iga Wojtasik znalazły się na podium zawodów Pucharu Świata w Pekinie w sztafecie sprinterskiej. 18-letni Aleks Łączak wygrał w Tokio i został mistrzem świata w karate Kyokushin. Gratulacje dla Aleksa i firmy KPB Budownictwo, która tutaj dostaje darmową reklamę, ponieważ wspiera go finansowo. I też wiecie, można puścić oko do innych firm, które chcą wesprzeć mistrza świata. Proszę bardzo, nie krępujcie się. A z drugiej strony, na osi sukcesów jest reprezentacja Polski w piłce nożnej. Twór, który istnieje już tylko z przyzwyczajenia, dlatego że trzyma to wszystko jeszcze jakaś kasa. Mimo że kiedy wylosowano grupy w eliminacjach do Euro, trafiliśmy na drużyny, które powinny... Dobra, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Po raz kolejny dali ciała, po raz kolejny to był ból, upokorzenie i po raz kolejny były tylko i wyłącznie tłumaczenia. Już mi się nie chce w ogóle o tym gadać. Mają jeszcze jakieś iluzoryczne szanse w barażach, ale już to naprawdę olać ten temat. Niech to wszystko podsumuje wiceprezes PZPN Henryk Kula, który powiedział... Wierzę, że z pomocą tej naszej polskiej gospodyni, Matki Boskiej Częstochowskiej, uda się awansować na Euro. Także w tym miejscu jest polska piłka nożna. A skoro już zaczęliśmy temat nieudaczników, no to kontynuujmy. I tym razem kronika kryminalna, gdzie penetrujemy rubieże świata zbrodni. W tym tygodniu zaczynamy od przestrogi, aby dokładnie dobierać repertuar na wieczór. Co oglądamy z drugą swoją połówką. Otóż małżeństwo z holenderskiej Hagi spędzało miło wieczór na kanapie. Luźną atmosferę przerwało włączenie przez mężczyznę telewizora na kanał, na którym leciał program o poszukiwanych przestępcach. I pech chciał, że trafili na materiał z napadu na sklep, w którym to brał udział ten mężczyzna. Jako roszczeniowa strona, która w zamian za pieniądze nie użyje broni, którą ma przy sobie. O czym nie wiedziała żona, no bo wiecie, monotonia w małżeństwie swoją drogą, ale to można inaczej załatwić. Wpakowała go w samochód i zwiozła na komisariat. w którym języku Andrzej Frycz napisał rozprawę o poprawie Rzeczypospolitej? Po łacinie. I to są wszystkie pytania, jakie mogłem panu zadać. Pan Artur wygrał. A na koniec trudny news. I to nie ze względu na skalę przestępstwa, ale na złośliwość złoczyńców. 32-letni mieszkaniec Suwałk, nazwijmy go Wojtek, jadąc Fordem został zatrzymany przez policję. Nie miał prawa jazdy, ale to nie był największy problem, bo zachowywał się nerwowo. Powiedział policjantom, że bardzo się śpieszy, bo wiezie córce sushi. No umówmy się, nie jest najostrzejszym nożem w szufladzie. No, śpieszy się, bo wiezie sushi? No co, ostygnie? Więc policjanci sprawdzili samochód. On zaczął zachowywać się nerwowo i okazało się, że pod siedzeniem znaleźli kilogram suszu. I teraz to się wszystko spina. O co chodziło z tym, że on się śpieszy z sushi? Od razu wiedział, że wpadnie, a więc postanowił utrudnić już na zapas przyszłości życie policjantom, a dokładniej rzeczniczce policji, która będzie musiała wyjść i powiedzieć: Suwalszczynianin śpieszył się wioząc susz, sugerując, iż jest to sushi. Ciekawe, czy idąc tym torem są gdzieś złoczyńcy, którzy w barburkę obrabowali sklep, rabując rabarbar, bo wiedzieli, że sprawę będzie prowadził policjant, który nie wymawia R. Często piszecie do mnie w listach pozdrowienia od listonosza. Karolu, bo w tym odcinku było zadawanych wiele pytań, pojawiło się, z tego co wiem, tyle samo odpowiedzi. Na pytanie, jaki był motyw przewodni odcinka, chciałoby się powiedzieć, że pytanie. Lubię czasem pobawić się w szarady słowne, a też i limeryk zdarzy mi się napisać. Nierzadko nawet pikantny. Limeryk, bo niewyraźnie przeczytałem. Do rzeczy. Co jeśli na zadane pytanie nie znajdziemy odpowiedzi? Szukać dalej, a czasami natura podsuwa nam tę odpowiedź szybciej niż byśmy się spodziewali. I don't know how the deer got in the yard. Oh my gosh, now I know how the deer got in the yard. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca, po pierwsze. Po drugie, ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Jeżeli macie coś, czym chcecie wy się podzielić ze mną i ze światem, to piszcie na Karol Modzelewski, najlepiej na maila newsybezwirusa@gmail.com. Z Facebooka przyznam, że zakopałem się, ale w tym tygodniu się odkopię. Instagram odkopuję na bieżąco. A, i jeszcze fajnie. Dziękuję wam, że oglądacie reklamy i wiecie, że jak jest długa, to 30 sekund już nie można pominąć. No to co? Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Widzimy się za tydzień w piątek. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. Raz, dwa, trzy. Jezus Maria, bałem się, że dźwięk się nie nagrywa. Już kiedyś tak nagrałem po odcinku bez dźwięku. Były nerwy.